Jak tak nawzajem na siebie patrzymy, może się uśmiechamy nawet do tych osób, które są obok gdzieś nas, ale tak naprawdę nie wiemy, co nawzajem o sobie myślimy, prawda? Ja też tak patrzę na was, ładnie wyglądacie, patrzycie w tym kierunku. Wydaje się, że powinniście mieć dobre myśli, ale tak naprawdę nie wiemy, co się kryje w świecie myśli drugiego człowieka. Taki fragment z życia Jezusa. Ewangelia Jana, 2 rozdział, 24-25 wers. To jest o Jezusie. Ale sam Jezus nie miał do niej zaufania. Przejrzał wszystkich. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Ten fragment mówi o Nikodemie. To taki żydowski przywódca. Przyszedł do Jezusa wieczorem i powiedział coś takiego, ja cytuję: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Bożego Królestwa. Jezus w tym fragmencie jest na początku swojej służby. Podróżuje z miasteczka do miasteczka, z małych osad, gdzie to, co robił, to zwiastował Ewangelię, nauczał o Bożym Królestwie. Ale czynił to w odmienny sposób od każdego innego nauczyciela. Jezus nigdy nie mówił w ten sposób: myślę, wydaje się, uważam, że, ja powiedziałbym. Nigdy nie wypowiadał takich słów. On zawsze mówił: tak jest. Nigdy się nie powoływał na jakiegoś rabina, uczonego. On po prostu kategorycznie stwierdzał. Cytuję: Ja jestem drogą, powiedział Jezus, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jezus w tym, co mówił, był bardzo konkretny. Był prostolinijny, mówił w prosty, bezpośredni sposób. Co więcej, mówił w sposób autorytatywny. I gdy ludzie zaczęli słuchać Jezusa, powiedzieli: nikt nigdy tak nie mówił. On mówi inaczej, niż mówią uczeni, niż mówią faryzeusze, niż mówią uczeni w piśmie. Dlaczego? Bo jak Jezus mówił, to rzeczy się działy. Była władza, był autorytet w tym, co wypowiadał Jezus. I gdy ludzie widzieli Jego cuda, gdy sprawiał, że ślepi odzyskiwali wzrok, gdy głusi zaczynali słyszeć, niemi zaczynali mówić, niepełnosprawni odzyskiwali władzę w rękach, w nogach, to wielu z tych ludzi, obserwując Jezusa i to, czego dokonywał, powiedzieli tak: chcemy być Twoimi uczniami. Chcemy za Tobą pójść. To dziwne, ale Jezus bardzo często tym ludziom mówił nie. Tym, którzy wyrażali chęć, by zostać Jego naśladowcami. Pewnego dnia przyszli ludzie i powiedzieli: chcemy być naśladowcami Twoimi. A Jezus, wiesz, jakim tekstem pojechał? A czy policzyliście koszta? Pomyśleliście o tym, że lisy mają jamy, ptaki niebieskie mają gniazda, ale ja jako Syn Człowieczy nie mam miejsca, w którym mógłbym skłonić moją głowę? Jeszcze ciągle chcecie być moimi uczniami? To wyeliminowało sporą grupę tych, którzy cenili sobie miękkie łóżko i dobrą puchową poduszkę. Już dalej nie zgłaszali takiej propozycji, że zostaną Jego uczniami. Innym razem przyszła kolejna grupa ludzi i mówią: Jezu, pójdziemy za Tobą, będziemy Ciebie naśladowali, będziesz naszym mistrzem. I znowu ich skonfrontował. Wiecie, co mówicie? Policzyliście koszta? Wiecie, jakie będą następstwa tej decyzji? Cytat z Jezusa. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. On mówi o zaparciu się siebie. A myśmy myśleli, że ustanowi królestwo. A jak będzie królestwo, będzie nowa władza, będą nowe ministerstwa, będzie nowa praca. Będziemy blisko Jezusa. Będzie niezła pozycja.
rozczarowali się. Rozczarowali się perspektywą zaparcia się siebie, tego, co im się chciało. I to wyeliminowało kolejną dużą grupę ludzi, którzy byli gotowi, tak na pierwszy rzut oka, pójść za Jezusem. Wiecie, dlaczego tak się dzieje? Z natury jesteśmy egoistami. I sorry, ale to jest prawda odnośnie każdego z nas. W głębi swej istoty jesteśmy egoistami. Tak naprawdę wszystko, co najlepsze, dla kogo? Dla mnie. Dziwne pytanie, dla kogo? Źródłem, podstawą każdego grzechu jest egoizm. Jezus mówi, że mamy kochać sąsiada, to znaczy bliźniego, jak siebie samego. Że mamy zapierać się siebie. Czy naprawdę to jest naturalny sposób życia dla nas? Wiemy, że nie. Jezus mówi dalej, tę skłonność ja pierwszy, najlepsze dla mnie, najpierw ja i moje potrzeby, masz to ukrzyżować. Masz przestać żyć w ten sposób. Masz skończyć z tego rodzaju myśleniem. Gdy to usłyszeli, to już prawie nikogo nie było chętnego, żeby poszli za Jezusem. W pewnym momencie Jezus dla tych 12, którzy zostali, mówi im, co wy też chcecie odejść. My tam mamy taki obraz, że Jezus chodził i tak zwolenników pozyskiwał, tak bardzo się męczył, żeby miał dużo tych, którzy za nim pójdą. Nic bardziej odległego od prawdy. Jezus nie był zapracowany poszukiwaniem i zdobywaniem coraz większej liczby uczniów i naśladowców. Wręcz przeciwnie. Mówił tak. Będzie cię kosztowało, bardzo dużo będzie cię kosztowało, gdy zdecydujesz się na to, by zostać moim uczniem. O, Jezus mówi o kosztach uczniostwa. Cena jest aż taka wysoka? Naprawdę być warto jego uczniem? Chyba nie za bardzo. To jest zbyt radykalne. Kto może żądać takich ofiar? Kto może żądać, oczekiwać takich poświęceń? Kto może żądać takiej rezygnacji? Kto może żądać, żeby na takich warunkach pozwolić za sobą iść? Wielu ludzi poszukiwało jakiejś lajtowej wersji uczniostwa. Ale Jezus nie miał takiej oferty. Biblia mówi, że wielu ludzi w Niego uwierzyło. Byli gotowi za Nim pójść, a On im nie wierzył. Jednym z tych ludzi był Nikodem. Wierzył, ale nie był gotów przyjąć warunków Jezusa. Przynajmniej przez pewną część swojego życia. Pismo opowiada, że ten człowiek przyszedł do Jezusa w nocy, by spotkać się z Jezusem. To był inteligentny, to był wykształcony, to był poważny człowiek. Miał ustabilizowaną pozycję w społeczeństwie. Cieszył się szacunkiem, uznaniem ludzi. Co więcej, był to człowiek religijny. Bardzo religijny. Widział cuda Jezusa. Słuchał tego, co mówił i znał przepowiednie proroków. Proroctwa. I zaczęła mu świtać myśl, której się zaczął bać. Być może ten Jezus jest Mesjaszem, którego zapowiadały Pisma. Był zaniepokojony. Tym bardziej, że Jezus mówił, przybliżył się czas, pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Przybliżyło się Królestwo Boże. Myślę, że my też jesteśmy zaniepokojeni. Mamy pytania. Mamy wątpliwości. Odnośnie sensu istnienia, odnośnie Jezusa, odnośnie nieba, odnośnie śmierci. Nie masz pytań odnośnie swojej przeszłości? Wiesz, że nie masz nad nią żadnej władzy. A zdarzyło się każdemu z nas zrobić rzeczy, których nie powinniśmy byli zrobić i nie jesteśmy co gorsza w stanie tego naprawić. Próbujemy uciec od tych trudnych pytań. Nie udaje się. Nikodem był zaniepokojony. Przychodzi do Jezusa i mówi, Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel,
To był komplement pod adresem Jezusa. I zanim zdołał wypowiedzieć swoje następne zdanie, również myślę, że było ono bardzo takim górnolotnym stwierdzeniem o Jezusie, Jezus, który czyta w myślach człowieka i czyta również w jego myślach, przerywa mu i mówi coś takiego. Musisz się na nowo narodzić. Myślę, że w tym momencie Nikodem przeżył szok. Był jak sparaliżowany. Gdyby te słowa Jezus powiedział do Zacheusza, jednego z celników, którzy swoją pozycję i swój dobrobyt budowali na tym, że oszukali, wyciągnęli coś, co im się nie należało, to byśmy rozumieli takie stwierdzenie Jezusa wobec tego człowieka. Musisz się na nowo narodzić. Gdyby te słowa powiedział, nie wiem, do kobiety, która była przy studni, która miała 5 mężów, a teraz była z 6 facetem, który nie był jej mężem, to byśmy rozumieli takie stwierdzenie. Musisz się na nowo narodzić. Gdyby te słowa Jezus powiedział do przestępcy, który wisiał na krzyżu z powodu przestępstw i morderstw, to byśmy powiedzieli i rozumieli, tak, ten człowiek musi się na nowo narodzić. Gdyby te słowa powiedział do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, to też byśmy rozumieli te słowa. Jezus te słowa powiedział do religijnego, bardzo szanowanego człowieka. Dziwne. Nikodemie, musisz się na nowo narodzić. Może Jezusowi chodziło o to, żeby on się stał jeszcze bardziej religijny. Ale on już był bardzo religijny. Naprawdę. Może ty też jesteś osobą religijną. Kościół, Pan Bóg, sprawy ducha nie są ci obce. Są ważne w twoim życiu. Są ważne dla ciebie i bardzo dobrze. Tylko problem w tym, że Jezus temu religijnemu człowiekowi, również tobie i mi, mówi takie słowa. Musisz się na nowo narodzić. Wiesz, gdybym ja powiedział takie słowa, to nie miałby się czymś, nie miał żadnych powodów do zmartwienia i przejmowania się. Problem w tym, że mówi te słowa Jezus. Musisz się na nowo narodzić. Wiesz, Jezus nie powiedział, dobrze by było. Fajnie by było. Zalecałbym tobie. Dobrze zrobisz. Nic z tych twierdzeń. Musisz się na nowo narodzić. Co przez to Jezus chciał powiedzieć? Czy chodzi mu o to, że człowiek musi zacząć częściej chodzić do kościoła, żyć bardziej moralnym życiem, dawać pieniądze, wspierać ubogich? No, powiem ci, że każdy chrześcijanin powinien chodzić do kościoła, żyć moralnym życiem i wspierać ludzi w potrzebie. To jest normalność. Nie o tym mówi tutaj Jezus. Wiesz, co Jezus powiedział? Możesz wszystko to czynić, to co wymieniłem, i ciągle możesz być w sytuacji, że nawet nie ujrzysz tego królestwa, już nie mówiąc o tym, żeby się w nim znaleźć. Musisz się na nowo narodzić, byś mógł ujrzeć Boże Królestwo. To konieczność. Moda się zmienia, język się zmienia, cywilizacja się zmienia, kultura się zmienia, obrzędy się zmieniają. Ale powiesz, no może dobrze, że ludzkie serce się nie zmienia. No więc trochę o tym ludzkim, dobrym twoim sercu. Cytuję Jezusa. Z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, rozpusta, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. To wszystko pochodzi z wnętrza ludzkiego serca. Wiesz, co Biblia mówi? Że wszyscy mamy tą chorobę. Wszyscy. Wszyscy na to chorujemy. Ta choroba nazywa się grzech. Wszyscy jesteśmy zarażeni. Ta choroba, ta infekcja zaatakowała każdego człowieka. Ta choroba niszczy serce, niszczy duszę i ostatecznie doprowadza do tego, że będziesz w wieczności, w której nie będzie Boga. To robi grzech. Prorok Izajasz mówi tak. Od stóp do głów nie ma na nim nic zdrowego, tylko guzy, sińce,
świeże rany, nieopatrzone, ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. A Jeremiasz dodaje tak. Może się myli, jeśli chodzi o twoje serce, ale on tak mówi. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne, zepsute. Któż może je poznać? To Boża prawda o moim i twoim sercu. Smutne, ale prawdziwe. Każdy z nas, czy się z tym zgadzamy, czy nie, to nie ma większego znaczenia. Każdy z nas jest grzesznikiem. Każdy z nas złamał Boże prawo. Nie przestrzegamy Jego przykazań. Brakuje nam Jego chwały. Jesteśmy chorzy. Zabija nas choroba, którą Jezus nazywa grzechem. A wiesz, co to oznacza? Że każdy z nas potrzebuje nowej natury. Każdy z nas potrzebuje nowego życia. Wiesz, może myślisz, że Jezus przyszedł po to, żeby źli ludzie stali się lepszymi. Nie prawda. Jezus nie przyszedł po to, żeby źli, niedoskonali ludzie stali się lepszymi. Nie leczy się martwych ludzi. Nie zaleca się ćwiczeń dla osoby, która nie żyje. Lekarz też jej się nie przepisuje. Jezus nie przyszedł, żeby źli stali się lepszymi. Nie. Wiesz, po co on przyszedł? On przyszedł po to, żeby obdarzyć życiem tych, którzy są martwi. Po to przyszedł. Nasza stara natura jest całkowicie skorumpowana, zrobaczywiała, zdegenerowana, jest nienaprawialna. To mówi Bóg w swojej księdze. Niekiedy kierowcy bieżnikują w wyeksploatowane opony. Specjalne maszyny natryskują nową warstwę gumy i opona po odpowiednim potraktowaniu, szczególnie co się robi, jeśli chodzi o samochody ciężarowe, znowu może tysiące kilometrów być używana. Da się tak zrobić z oponą. Ale słuchaj, Pan Bóg nie bieżnikuje grzeszników. Nigdy tego nie robił, nie robi, nie będzie robił. Nie potrzebujesz jakiegoś podrasowania chrześcijańskiego. Nikodem na zewnątrz w porządku, według naszych ocen, dobry, religijny, szanowany człowiek. Wewnątrz skorumpowany, umierający, śmiertelnie chory. Na bunt wobec Boga. Jezus mu mówi, to czego potrzebujesz, to nowego serca, nowej natury, nowego początku, nowego życia, nowych narodzin. Tego potrzebujesz. Jezus mówi tak. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. To znaczy, że twoja matka urodziła cię do fizycznego świata, urodziłeś się i stałeś się częścią swojej rodziny. Ale dalej Jezus mówi, co się narodziło z ducha, jest duchem. Musisz się urodzić do tego duchowego świata. Nie stajesz się częścią Bożej rodziny przez to, że się z nią zasymilujesz. Nigdy tak się nie dzieje. Nie stajesz się częścią Bożej rodziny przez to, że zmienisz swoje postępowanie, zasady moralne, wedle których postępujesz. Nie stajesz się przez to, że wartości moralne nagle będą inne, których będziesz przestrzegał. Możesz się stać częścią Bożej rodziny tylko w jeden sposób. Jezus o tym mówi. Musisz się na nowo narodzić. No i pytanie. Czy urodziłeś się do Bożej rodziny? Czy to się wydarzyło w twoim życiu? Cytuję proroka Starego Testamentu. I dam wam serca nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza. Usunę z waszego ciała serca kamienne, a dam wam serca mięsiste. Pan Bóg musi dokonać we mnie i w tobie transplantacji. Musi wymienić to, co stanowi o jądrze, o istocie ciebie i mnie jako osoby. Musi to zmienić. Apostoł Jan mówi o byciu narodzonym z ducha,
narodzonym z Boga, narodzonym na nowo. Apostoł Piotr w dziejach mówi o pokucie, o nawróceniu. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi o powstaniu, zwróć uwagę, ze śmierci do życia. W liście do Koryntian mówi o nowym stworzeniu, że stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Doznałeś tej przemiany? To ważne. Bo to rozstrzyga o wieczności, w której się znajdziesz. My, którzy urodziliśmy się do fizycznego świata, możemy powtórnie narodzić się do Bożego świata, do Bożego Królestwa. A żebyśmy się stali częścią Bożego Królestwa, jest jedyne wejście, jedyne wejście. Narodziny z Ducha. Zadaję pytanie. Narodziłeś się na nowo? Znalazłeś się w Bożym, jesteś w Bożym Królestwie? Wiesz, nowe narodziny nie oznaczają poprawy, naprawy, jakiejś renowacji, tak, że się po tym lepiej czujesz. To nie tak. To zupełnie nowy początek, to otrzymanie nowego charakteru, nowej natury, nowego życia, które jest podobnym do życia Jezusa, do życia Boga. Nowe narodziny nie mają nic wspólnego z takimi noworocznymi postanowieniami. Zaraz wejdziemy w taki okres, że będziemy sobie coś obiecywali najbliższym. I będziemy to utrzymywali od 3 dni do 2 tygodni w takiej optymistycznej wersji. Żeby się coś w trwały sposób zmieniło, musisz mieć nową naturę. A żebyś był z Bogiem, Jezusem, apostołami, wielkimi Bożymi ludźmi, to musisz mieć nową naturę. Jeżeli chciałbyś zacząć żyć w innym świecie, na przykład w świecie pod wodą, jak żyją ryby, to musiałbyś mieć nową naturę. Jeżeli chcesz żyć w miejscu, w którym jest Bóg, święty Bóg, to Bóg mówi, jest to jeden sposób. Muszę odarować cię. Musisz mieć nową naturę. Wiesz, nie możesz zbudować charakteru odpowiedniego do życia z Bogiem w Bożym Królestwie, używając starego materiału, swojego starego charakteru i podstępnego wrogiego serca. To się nie da. Nigdy się nie dało. Musisz narodzić się na nowo. Człowiek sam z siebie nie jest w stanie wygenerować życia. Nikt z nas tego nie potrafi. Nikt z nas nie jest w stanie wygenerować życia, które by się nadawało do Bożego Królestwa. To jest niemożliwe. Nie pomoże zmiana otoczenia, nie pomoże zmiana środowiska, nie pomoże zmiana Kościoła. Naprawdę. Nie pomoże. Zmiana musi nastąpić wewnątrz ciebie i wewnątrz mnie. W samej istocie twojego człowieczeństwa, twojej istoty, tej operacji dokonuje Duch Święty. I nazywa to nowymi narodzinami. Ludzie mówią, ale chrześcijańskich rodziców. Chodzę do kościoła. Czy to nie wystarczy? Odpowiadam. Nie wystarczy. Nie wystarczy. Tego nowego życia nie można odziedziczyć. Nowe narodziny dają zupełnie nowy kierunek dla twoich emocji, dla twoich uczuć. Przed tym cudem nowych narodzin kochałeś i byłeś zainteresowany głównie sobą. Skoncentrowany na sobie, swoich potrzebach. Po tym, jak nastąpią nowe narodziny, to co Biblia określa jako nowe narodziny, Pan Bóg zmieni to, co się dzieje z twoimi emocjami i uczuciami. Przede wszystkim będziesz nakierowany na Boga, a zaczniesz innych traktować tak, jak siebie traktujesz. Ale bez Jego ingerencji takie życie, takie traktowanie innych jest zupełnie, totalnie niemożliwe. Dlatego Jezus mówi, musisz się na nowo narodzić. Nowe narodziny sprawiają, że życie Jezusa Chrystusa zacznie być obecne w tobie przez Ducha Świętego. Wydaje się to nierealne, niemożliwe. Wyobraź sobie, żebym zabrał ci pracę, dał ci dobre pieniądze i powiedział, przez 2 miesiące nic innego nie robisz, tylko czytasz Pana Tadeusza.
Nic innego cię nie obchodzi. Mieszkasz w najlepszym miejscu, wszystko jest do twojej dyspozycji. Po tych 2 miesiącach przychodzę, zabieram tę księgę i mówię tak. 2 miesiące spędziłeś z tym, co pisał Pan, wiesz, to teraz rzeczy do pisania i pisz podobne rzeczy. Będziesz w stanie pisać? Podobne rzeczy, jakie wychodziły spod pióra Mickiewicza, wiesz? Na jakieś 2 lata, jak posiedział, to byś był w stanie? A 30 lat byś był w stanie? Ale gdyby to wieszcze, poetyckie natchnienie stąpiło na ciebie, zaczęło by być możliwą rzeczą i realną, żebyś zaczął pisać podobne rzeczy? I gdy Duch tego Wszechmogącego Boga, zmartwychwstałego Jezusa, przyjdzie i zamieszka w swoim sercu, czy zacznie być dla ciebie rzeczą możliwą, żebyś zaczął żyć tak, jak On chce, byś żył? Nie tylko jest to możliwe, ale to jest realne. Jest rzeczywistością wielu ludzi, w której żyją. Pojawił się grzech. Oddzielił nas od Boga. Pojawiła się wielka przepaść pomiędzy nami a Nim. Wiesz, ta żarówka jest o tyle dobra, ile jest połączona z elektrownią. Ona się naprawdę nie musi spalić, nic się z nią nie musi stać, ale jeżeli będzie odcięty dopływ energii, jest totalnie bezużyteczna. I na początku, przez grzech naszych prarodziców, zostaliśmy odcięci od relacji, od wspólnoty z Bogiem, który jest życiem. A jak jesteś odcięty od źródła życia, to jesteś skazany na śmierć. I to zrobił grzech. I każdy z nas do tego, co się stało na początku, dokłada swój własny grzech. To dlatego przyszedł Jezus. To dlatego za kilka dni będziemy świętowali dzień, w którym Jego stopy stanęły na naszej planecie. Po to przyszedł. Po to umarł i zmartwychwstał. Wiesz po co? Żeby to Jego boskie życie znowu mogło pojawić się w tobie i we mnie. Po to zrobił. Kiedy to się dzieje? Jak to się dzieje? Gdy wyznaję grzechy, przyjmuję Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Nie wiem jak. Biblia obiecuje i za tym stoi autorytet samego Boga. Pojawia się w człowieku nowe życie. I gdy pojawia się to nowe, Boże życie, masz nową możliwość, by kochać. Pojawia się radość, jakiej nie miałeś. Pojawia się wolność, jakiej nigdy nie doświadczałeś. Masz spokój, o jakim mogłeś tylko marzyć. To wszystko zaczyna być rzeczywistością, w której zaczynasz żyć. Nie oznacza to, że znikają wszystkie przeszkody, wszystkie problemy, wszystkie trudności. Niekiedy mogą być nawet większe. Ale teraz mam zdolność, możliwość, moc, że te sytuacje mnie nie zatapiają. Mogę je pokonać. Dlaczego? Bo pojawiło się w moim wnętrzu nowe, boskie życie. I dlatego to jest możliwe. Prawdziwy Ty, i nie mówię tu o Twoim ciele, bo Twoje i moje ciało pewnego dnia umrze i zostanie złożone w sześciu mniej czy lepiej heblowanych deseczkach i położone 2 metry pod ziemią. Ale mówię o prawdziwym Tobie, o tym, co w Tobie chce, wybiera, kocha, nienawidzi, o Twojej duszy, o Twoim duchu. Ta część Ciebie i mnie będzie żyła wiecznie. W miejscu, w którym jest Bóg, nazywa się to miejsce, tej księgi niebem, albo w miejscu, w wieczności, w której nie ma Boga. Jak powiedział Dostojewski, jest to miejsce, do którego już więcej Bóg nie zagląda. I tę rzeczywistość Biblia nazywa piekłem. Będziesz żył wiecznie. Tylko gdzie? Gdy nastąpi w tobie coś, co Biblia określa nowymi narodzinami, to ta wieczność będzie spędzana w Jego obecności. To jest możliwe przez nowe narodziny. Dlatego tak ważna jest odpowiedź na pytanie, czy urodziłeś się na nowo. Grasz o wszystko. O wieczność. Wiecie, tak się martwimy emeryturą. Jakie tam będą pieniądze? Ile ta emerytura będzie trwała?
10, 15, nie wiem jaka jest statystyczna długość emeryta w Polsce, 15 lat. Mówimy o wieczności. No tak, może pytasz, no ale jak można doznać tych nowych narodzin? Jak to się może stać? Przepraszam. To samo pytanie zadał Nikodem. Ten mądry człowiek, ten religijny człowiek, od którego spotkania z Jezusem rozpoczęliśmy, to nasze spotkanie. Jaka jest odpowiedź? Jak to się może stać? To dzieło Boga. Ty słyszysz Boże Słowo, a Pismo mówi, że wiara przychodzi ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. I dzisiaj słyszysz prawdę. Dzisiaj słyszysz Bożą prawdę. I gdy gotów jesteś, by ją przyjąć do swojego serca i gdy zrobisz to z wiarą i z pokutą, to znaczy z chęcią odwrócenia się od wszystkiego, o czym wiesz, że Bóg nie akceptuje, to w tym momencie Duch Święty dokonuje w tobie, w twoim sercu, w twojej naturze, w twojej istocie zmiany, którą nazywa nowymi narodzinami. Najpierw Duch Święty przekonuje cię o tym, że jesteś grzesznikiem. Musisz to wiedzieć. Od tego się wszystko zaczyna. Jeżeli dziś wiesz, dzisiaj wieczorem wiesz, że zawiodłeś Boga, że złamałeś Jego przykazania, że nie żyjesz zgodnie z tym, jak nauczał w kazaniu na górze, że nie żyjesz zgodnie z Jego standardami, a Jego standardem jest doskonałość. Cytuję. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski jest doskonały. Jeżeli stać cię na takie rodzaje życie, to nie musisz się na nowo narodzić. I tak będziesz w niebie. Tylko czy stać ciebie na doskonałość? Nie na twoją i moją doskonałość. Ale taką doskonałość, jaką reprezentuje Bóg. Jeżeli masz świadomość, że jesteś winny, że zawiodłeś i czujesz się z tym źle, to lepiej bądź wdzięczny Bogu. Wiesz dlaczego? Za co? Bo Duch Święty zaczął wykonywać pierwszą część swojej roboty. Pokazuje ci stan, w którym jesteś i pokazuje ci potrzebę Zbawiciela. Nie potrzebują zdrowi lekarza. Tylko ci, którzy się mają źle. Nikt nie może przyjść do Jezusa jako do Zbawiciela, zanim nie odkryje prawdy o swoim grzechu. A ta prawda jest odsłaniana przez Ducha Świętego. Duch Święty przygotowuje, otwiera serce człowieka na Jezusa Chrystusa. I tu jest coś, co zależy od ciebie i ode mnie. Duch Święty mówi, lepiej przyjdź do Jezusa, słyszysz Bożą prawdę i tu jest pewna przestrzeń na moje i na twoje decyzje. Możemy się temu sprzeciwić. Mogę się temu sprzeciwić. Moja duma, moja pycha mogą mówić do mnie, nie wygłupiaj się. Jeszcze miałem około 13 lat, gdy podejmowałem tę decyzję, a to była rzecz, która mnie wstrzymywała przed otworzeniem siebie tak naprawdę na Pana Boga. Pomyślałem, przecież wszyscy wiedzą i myślą o mnie, że jestem chrześcijaninem. Ja mogłem na pamięć spore fragmenty Nowego Testamentu wypowiedzieć w tamtym czasie. Codziennie się modliłem, śpiewałem chrześcijańskie pieśni. No i jak? Teraz zrobisz z siebie durnia. Wszyscy myślą, że ty znasz Boga, ty teraz powiesz, że Go nie znasz. Że nie ma w tobie Jego życia. Co ciebie powstrzymuje? Wiek? 30 lat chodzenia do kościoła? Jakie to ma znaczenie, gdy nie ma w tobie Bożego życia? Moja i twoja duma mogą sprawić, że zacznę się sprzeciwiać działaniu Ducha Świętego, który rozpoczął w moim sercu. Ale chcę ci ostrzec. Chcę ci powiedzieć, że Duch Święty, już kończę, przychodzi i działa jak przypływ. Nie wiem, czy kiedyś byłeś nad oceanem i obserwowałeś przypływ. Ale on się pojawia i potem ta woda odchodzi. Lepiej przyjdź do Jezusa, gdy masz świadomość, że do Ciebie mówi. Gdy masz świadomość Jego obecności, Jego Świętego Ducha. Wiesz, Duch Święty działa jak chce,
i kiedy chce. Jezus go porównuje do wiatru. Wiatr się z nami nie konsultuje odnośnie tego, kiedy, z jaką siłą, z jakiego kierunku i jak długo będzie wiatr i skąd ma przybyć. Robi to? Ale masz świadomość, że jest. Tak samo wygląda działanie Ducha Świętego. To nie zależy od tego, co ty chcesz i co sobie myślisz w danym momencie. On jest suwerenny w swoim działaniu, mówi o Duchu Świętym. I tak jak wiatr, kiedy chce, jak długo chce, działa, tak samo działa Duch Święty. Nie możesz wpływać i kierować działaniem Ducha Świętego. Nie możesz Panu Bogu powiedzieć, ja się nawrócę jutro, za 2 tygodnie, jak skończę 65 lat, na moje urodziny, będzie ci przyjemnie, Panie, zrobić taki prezent. Nie można. Duch Święty działa jak chce. On działa w tajemniczy sposób i dlatego nie mogę wytłumaczyć, jak dokładnie to czyni. Dokonuje tej zmiany. Jak dokonuje zmiany serca. Jak dokonuje tych nowych narodzin. Ale jedno jest pewne. Bez Jego działania nowe narodziny do Bożego Królestwa nie są rzeczą możliwą. To jest niemożliwe. Nawrócenie może być pewnym procesem, może musiało się dużo zadziać w twoim życiu, żebyś doszedł do tego momentu. Tak samo jak w momencie nowych narodzin, po tym momencie będzie musiało się sporo w twoim życiu zmienić. Ale sam moment nowego narodzenia jest chwilą, jest momentem, jest przeżyciem. I może się wydarzyć w tym momencie. Jeżeli otworzysz swoje serce przed zmartwychwstałym Panem. Gdy w głębi swojego serca przyznasz się przed Bogiem, że jesteś grzesznikiem, że zawiodłeś i żałujesz tego i sam nie jesteś tego w stanie zmienić. W momencie dokonuje tej zmiany, gdy postanawiasz odwrócić się od swoich grzechów, od tego wszystkiego, o czym wiesz, że On nie może akceptować i nie akceptuje w twoim życiu. Dokonuje tego w tym momencie, gdy mówisz, że otwierasz się na Niego i chcesz Go przyjąć. Że Go potrzebujesz. Że jesteś gotów na wszelkie zmiany, jakie będą się wiązały z Jego przybyciem. Że jesteś w stanie nawet wziąć krzyż, nawet zacząć się zapierać siebie. Że jesteś gotów pójść za Nim, niezależnie od kosztów, jakie będzie to dla Ciebie oznaczało. Czy narodziłeś się na nowo? Czy Pan Bóg dokonał zmiany Twojego serca? Czy dał Ci swoje życie? Już wiesz, w jaki sposób to się może stać. Musisz być gotów odwrócić się od wszystkiego, o czym wiesz, że On nie akceptuje. A po drugie, musisz być gotów uznać Go, poddać Mu swoje życie, uczynić Go najważniejszą osobą w twoim życiu. Dokonała się ta zmiana w twoim życiu. Był taki świadomy moment. Od odpowiedzi na to pytanie zależy wszystko. Zależy Twoja wieczność. Pochylmy nasze głowy, będziemy się modlili. Pomyślmy jeszcze przez chwilę o tym, co usłyszeliśmy. Za chwilę się będziemy modlili. Chciałbym się modlić z Tobą. Jeżeli jesteś osobą,